Wierzę, że Bóg będzie tutaj się dzisiaj poruszał, dlatego że mam naprawdę gdzieś jakoś takie poruszenie gdzieś na poziomie ducha. I na serio jestem gdzieś tak, w takim miejscu, jak ten taki nieraz dowcip opowiadam, jak to synowie pastorów się spotkali. Syn pastora baptystycznego, zielonoświątkowego i WDJ-owego. I syn pastora baptystycznego mówi, to mój tato to w ogóle tydzień przed kazaniem wie już, o czym będzie mówił. A syn pastora zielonoświątkowego, mój tato to tak godzinę przed kazaniem i wie, co będzie mówił. A syn pastora WDJ-owego mówi, a mój tata mówi godzinę i dalej nie wie, co będzie mówił. Ale nie chcę uduchawiać, ale coś dzisiaj w tym jest. Wiecie, to było jedno z najtrudniejszych momentów, żeby się dzisiaj przygotować do tego kazania. Chociaż nie pierwszy raz w życiu mówię kazanie. Ale może zacznę od tego, ponieważ jakiś już prawie rok temu, bo jeszcze 2 miesiące i minie rok, byliśmy z kościołem na obozie. Muszę wam powiedzieć taką rzecz. Jeśli chodzi o nasz kościół we Wrocławiu, my jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, w bardzo dobrym miejscu. Jesteśmy w miejscu, w którym tak naprawdę, o którym żeśmy marzyli przez wiele lat, żeby być. Czyli w takim miejscu, gdzie ludzie lgną do kościoła. Lgną do kościoła. Kiedy mówię lgną do kościoła, to nie żartuję, dlatego że my nie mamy nabożeństwa od lat, 4 co najmniej, powiedzmy pandemia tam zrobiła małe zawieruchę, gdzie by nie przyszły nowe osoby, to niewierzące osoby. Więc my zawsze mamy na sali kogoś niewierzącego, mamy kogoś, kto pozna, kto przyszedł i jest pociągnięty tym, co jest w naszej wspólnocie. I wiecie, i generalnie wszystko dobrze idzie. I ja nie wiem, co ze mną jest. Ze mną jest coś nie tak, bo ja mam problemy, jak dobrze idzie. Ponieważ w wakacje, i Agnieszka jest o tym świadkiem, mamy obóz, ma największy obóz w naszej historii. Na ten akurat obóz pojechało 180 osób. Ja myślałem, że to jest największe, ale żeby pokazać wam dynamikę, jaka jest. Mieliśmy w zeszłym roku historyczny obóz. Przyjechało na obóz taki letni 180 osób, żeby przeżyć wspólnie. Musieliśmy drugi ośrodek donająć, bo w Mikorzynie się spotykamy. I mówię tak w tym roku, no to dobra, to jak tyle było, to żeby nie było dwóch ośrodków, znajdźmy coś większego. I znaleźliśmy większy ośrodek na 280 osób. I mówię, dobra, to zarezerwujmy go, najwyżej potem oddamy miejsca. Ogłosiliśmy, zdążyliśmy tylko w grupach, mamy taką zasadę, puszczamy w grupach info, najpierw ludzie z grup są szanowani, grupa jest niesamowitą rzeczą, przez grupę dzieje się duszpasterstwo, przez chodzenie w niedzielę nie dzieje się duszpasterstwo. Więc my mówimy w grupach domowych i mówimy, słuchajcie, zapraszamy was na obóz, wy macie pierwsze wejście. I potem mówimy z kazalnicy, że może ktoś nie jest w grupach, kto się dowie. Nie zdążyliśmy powiedzieć z kazalnicy, bo zapełniliśmy 280 osób na ten obóz. Więc to jest miejsce, w którym gdzieś jesteśmy. Rzeczy się dzieją. Każde dwa miesiące, 3 miesiące to jest od 20 do 30 osób nowych, które przyłączamy do kościoła. W ciągu roku ponad 100 osób przyłączamy w tej chwili do kościoła. Więc to jest miejsce, gdzie wielu pastorów, wiele kościołów by to chciało. Natomiast rok temu jestem w takim miejscu i widzimy, jak to się wszystko dzieje, a ze mną coś jest nie tak. Ze mną coś jest nie tak, dlatego że czuję jakieś takie napięcie, tak jakby się wszystko za szybko działo. Tak jakby to wszystko, pozwólcie, i obraz, który mi potem Pan Bóg pokazał, to pokazał mi obraz, jakbym jechał autem i wjechał na autostradę, naprawdę na autostradę, na której jeszcze nie jechałem. I wiecie, i przyspieszam już do 120, 130, robię wszystko, cisnę gaz, ale mój bieg jest na trójce. I ten silnik tam niesamowicie pędzi, wariuje i ja się czuję w taki sposób. Nie wiem, co się dzieje, ale jakoś to powoduje, że wszyscy wkoło to widzą. Zresztą, słuchajcie, naprawdę u mnie każdą emocję widać. Naprawdę każdą emocję, jak się to się... A jak się uśmiecham, to się uśmiecham. I po prostu to się dzieje we mnie, przynajmniej jestem w miarę czytelny. I liderzy podchodzą do mnie i pytają się, pastorze, co się dzieje, co się dzieje? Ja mówię, nie wiem. Ja mówię, naprawdę nie wiem, co się dzieje. I oni mówią, czy możemy się pomodlić? No i się modlą. I zaczynają się modlić. A mi ze mnie łzy lecą. I nagle, wiesz, leżę na podłodze. I oni się modlą, wypowiadają mi słowa. I wiecie, kiedy się modlili, czuję taką ulgę. Taką niesamowitą ulgę. I mówię, wow, dziękuję Ci Boże, mogę w Tobie odpocząć, bo oni się pomodlili. I skończyli się modlić. Ja taki jestem Bogu wdzięczny, że czuję taką ulgę. Ja wstaję, a tu
nic. Zero zmiany. Kiedy się modlili, była ulga. Kiedy to ten silnik po prostu pędził tak, że nie mogłem wytrzymać. Myślę sobie, co jest grane, coś mnie dopada, jakaś depresja. I powiem wam ciekawą rzecz, że na marginesie wam powiem. Ja nie to, że wypieram problem, ale to nie o mnie chodziło. Otóż ja czasami mam takie prorocze rzeczy, które po prostu doświadczam w ciele, żeby potem przekazać komuś. I to było dla jednego pastora, który przechodził właśnie taką prędkość na trójce i próbował jechać i nie wytrzymywał już i po prostu doszedł do miejsca, w którym musiał specjalistów prosić o ratunek, bo ten pokój nie przychodził. Ale do czego zmierzam? Możecie się zastanawiać, o czym mówię. Więc znowu i następny dzień przychodzi i wszyscy to widzą, mówią, co się dzieje? To się jeszcze raz pomodli. Ja znowu padłem. Ja znowu poczułem ulgę. I mówię, no może teraz. Teraz mam nadzieję, że wstanę z ulgą. I tak się działo cały czas. I ja to odczuwałem w ten sposób, że jak ten samochód na tej trójce cisnął te 130 na godzinę, to ta modlitwa chwilowa było jak wciśnięcie sprzęgła. Wiecie, co się dzieje przy wciśnięciu sprzęgła przy takiej prędkości na takim niskim biegu? Silnik taki. I odpoczywa. Tylko problem polega na tym, że to jest jakby wrzucenie na luz tego samochodu. Niemniej jednak on zaczyna powoli zwalniać, a generalnie na autostradzie się trzeba jechać dynamicznie, trzeba jechać normalnie. Więc oni wciskali mi to sprzęgło, za każdym razem wciskało się to sprzęgło, ale kiedy już przestawali się modlić, jakby puszczali to sprzęgło i znowu wchodziło na wysokie obroty. Aż doszło do jednego spotkania takiego, mieliśmy takie mocne spotkanie na tych naszych wyjazdach, to dzieją się przedziwne rzeczy. I na tym mocnym znowu się stała sytuacja, gdzie mnie nagle coś dopada i podbiega parę osób. Ja tracę praktycznie, że tak powiem, nie jestem w stanie ustać, bo po prostu jest tak duże napięcie. Nie wiem, czy wy mieliście kiedyś w życiu takie napięcie, którym nie wiesz, jak to z tym sobie poradzić, że tu głowa mówi, hej, wszystko jest dobrze, wszystko jest okej, a w środku pracuje takie ogromne napięcie i nie możesz się tego pozbyć. I nagle podbiega parę osób, które widzi, jakoś rozpoznaje, że coś się dzieje. Ja nawet nie wiem kto, mi się zrobiło niemalże ciemno pod oczami. Padam pod tą mocą i przychodzi znowu ta ulga. I słuchajcie, leżę na tej ziemi w takim embrionalnym stanie. Nawet bym chciał wam to pokazać, dlatego że to było niesamowite. Ja mogę się położyć, to jest okej? Leżę, a widać mnie będzie na tym małym podejście? A tu? Tu? Słuchajcie, leżę na ziemi, tak o, jak dziecko. I leżę i czuję pokój. I czuję tu pokój. I w momencie, kiedy leżę jak dziecko, już wiem, że przecież jak wstanę, to znowu to wróci. I słuchajcie, mam taką determinację w sobie, że zaczynam się modlić na 100% na poważnie. To było takie tempo, że ja mówię, no to zatarłby się silnik i koniec. Więc ja mówię tak, Boże, przysięgam Ci, jeśli ja mam wstać i ma być to samo, to ja już nie chcę wstać. Proszę Cię, zabierz mnie tutaj. I ja zacząłem się modlić o śmierć na tym spotkaniu rok temu. I jeszcze raz, nie dlatego, że miałem depresję, żeby to było jasne, ale modlę się tam w desperacji i mówię, nie dlatego, że czekam na śmierć, tylko jestem zdesperowany mieć wolność od tego. I kiedy tak leżę, kiedy to sprzęgło jest wciśnięte, czuję pokój i mówię, nie chcę wstać. Wiecie, spotkanie ma być prowadzone, bo generalnie ja je prowadziłem. Więc ja mówię, nie wstaję w sobie. Myślę, nie wstaję, tak mi dobrze. I w pewnym momencie poczułem rękę jakby na mnie. Już się wtedy nikt nie modlił o mnie. Ja poczułem rękę, która mnie złapała za ramię, odwróciła w ten sposób. Na coś się położyłem, aha, na to. I poczułem, jakby bieg został przerzucony na czwórkę, na wyższy bieg. I kiedy to poczułem, wstałem i poczułem, że mogę jechać. Zacząłem się modlić o ludzi. Manifestacja mocy tak się zamanifestowała, że to było potężne. I teraz już wyjaśniam, czemu ja to mówię. Ja zrozumiałem, że mój przełom,
który był potem proroczym, uzdrawiającym zresztą przesłaniem dla innego pastora. On został uzdrowiony po tym, kiedy z tym przyjechałem do niego i powiedziałem: Bóg przełącza twój bieg. Bo ponieważ biegu nie, ludzie mogą wcisnąć sprzęgło, ale tylko Bóg może przełączyć w tobie bieg. I okazuje się, że autostrada nie była za szeroka, nie była za szybka, a auto nie było za słabe, tylko bieg był za niski. I kiedy jesteś na tym niskim biegu, wydaje ci się, że to się nie da. Że to jest po prostu niestworzone, jesteś na takie rzeczy. Że to jest niemożliwe, żebyś ty uczestniczył w takich rzeczach. Kiedy pastor Paweł zawsze mówił tak, potrzeba to nie jest wielki problem. Prawdziwy problem przychodzi, kiedy przychodzi obfitość. Powiem wam, że kiedy przychodzi obfitość i przychodzi ta prędkość, okazuje się, wiecie, to nie jest jakiś sukces wielki. Chcę, żebyście to powiedzieli, żebyście to wiedzieli. Ja wcale tak nie myślę. Ale wystarczy troszkę więcej i okazuje się, że my nie jesteśmy gotowi na pewne rzeczy. I tempo jest tak nadane. Natomiast przełączył ten bieg. I teraz, kiedy Bóg mi przełączył ten bieg? Te sprzęgło było wciskane kilkakrotnie. On mi przełączył ten bieg. W momencie, kiedy we mnie doszła desperacja do takiego miejsca, w którym mówię, Boże, albo mnie zabieraj z tego świata, albo coś zrób. I zdałem sobie sprawę, że nie, że my mamy, że nie mamy możliwości, że nie ma Boga, że tylko po prostu problemem jest to, że mamy za małą desperację. Chcemy, żeby ktoś to w nas tylko zrobił, ale nie chcemy pozwolić dojść do miejsca, nawet krytycznego gdzieś w swoim momencie i przełączyć ten bieg. I teraz dlaczego? Otóż kończymy konwencję. Za chwilę ją skończymy. I teraz mamy dwie możliwości. Jedna z nich, jedna opcja jest bardzo prosta. Otóż możesz stąd wyjechać z inspiracją. Możesz stąd wyjechać z jakimiś myślami. Możesz wrócić do kazań, które były wygłoszone i wypisać sobie od Jabeza, od bólu, poprzez, wiecie, rzucenie wszystkich trosk na Boga, od niewyrzucanie i nieporzucanie nadziei, poprzez wielką wiarę i przez wytrwanie i trwanie. I możemy wziąć każdy z kazań i wziąć inspirację. Możecie być zachwyceni każdym z nas, moją żoną być może, ale drugie wyjście jest trudniejsze, ale chyba jedyne, które ma sens. Jedyne, które ma sens. Dojść do takiego miejsca desperacji, w którym powiesz, ja stąd nie wyjeżdżam bez zmiany. Ja stąd nie wyjeżdżam bez przerzuconego biegu. Ja chcę dzisiaj się czuć, niezależnie na jakim biegu jedziesz i na jakiej drodze dzisiaj jesteś, chcę być przez Boga dofiksowany do miejsca, w którego jestem, tak, żebym czuł, że mój pojazd, moje życie, ja osobiście pasuję do prędkości, do okoliczności, do sytuacji, w której jestem i panuję nad tym. Jesteście ze mną? I teraz sobie pomyślałem, otworzyłem sobie przed chwilą takie rzeczy, które wierzę właśnie, mówiliśmy, ja też mówiłem o tym wejściu do tej ziemi obiecanej. Która jest odpowiedzialność i tak dalej, ale tam w tej ziemi obiecanej jest jeszcze coś fajnego. Tam jest taka realna radość. Realna radość. I mieliśmy tutaj taki przywilej, że wczoraj wieczorem Bóg użył Karola Gustawa, abyśmy sobie przypomnieli śmiech. Wiecie, tyle łez wylanych jest. A tu nagle możemy sobie przypomnieć śmiech. I to ciekawe, ponieważ dzień wcześniej wieczorem opowiadał o Jabezie, o bólu. Ból, ból, ból. A za chwilę mówi o radości, że to musi być odbudowane. To jest miejsce, gdzie nie tylko masz radość i to taką, wiecie, kiedy ja mówię radość, to ja nie mówię tylko właśnie o tym naszym śmiechu, ale ja mówię tutaj o czymś, co jest ze mną, co idzie ze mną, o tym namaszczeniu, które ze mną podąża, które ze mną jest nawet w środku różnych jabezów w moim życiu. Ja się z jabezów śmieję, bo radość Pańska jest w moim sercu. Pokój. Słuchajcie, pokój. Pokój, gdzie wszystko szaleje, a dookoła cisza. A w tobie cisza. Wszystko szaleje dookoła, a w tobie jest cisza. Patrzcie, takie niesamowite rzeczy. No, nie czytajmy to tylko jako taka nostalgia, cierpliwość, uprzejmość.
dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. To nie jest nieosiągalne. Bóg może przełączyć to w nas, miłość, przełączyć to w nas i dać nam. W jednym momencie. Gdzie to jest? To jest za granicą właśnie. To jest za granicą, którą trzeba przekroczyć. Kiedy Jezus powiedział o tym, że mówi tak, nawracajcie się, dosłownie mówi tak, zmieńcie myślenie teraz, ponieważ ja przysunąłem do was Królestwo Boże. Znacie to, przybliżyło się Królestwo Boże. Ja zawsze mówię, Boże, dlaczego, jak się przybliżyło? O co chodzi, że się przybliżyło? To jest ciekawe. Bóg ma rozwiązanie na wyciągnięcie twojej ręki. On przybliżył do ciebie Królestwo. Granica już jest tak blisko. Ale on chce tylko jedną rzecz. Żeby tu byli jacyś tacy ludzie gwałtu trochę. Takiego niezaspokojonego determinacji. Które wedrą się w Królestwo. Wedrą się w Królestwo. To nie będzie ci w mistyczny sposób podane w medytacji. To musi być wyrwane. To musi być zdobyte. To my musimy zrozumieć, że rzeczy Królestwa, my się musimy gdzieś, ja to mówiłem w zeszłym roku, że trzeba się czasami naprawdę porządnie wpienić. Jeżeli ty się porządnie nie wpienisz do takiego miejsca złości, że nie na to swoje byle jakie, takie szare, takie ciągle pobite życie, to nie będzie zmiany. My musimy to przebić. Kto pierwszy? Introwertycy. Wy pierwsi. Widzicie? Okej, nie zazdroszczę wam. Nie zazdroszczę wam. Ale muszę wam powiedzieć, że Bóg ulgowej taryfy wam nie daje. Jesteś w środku? Jesteś tam w środku? Tam bardzo głęboko w środku? Wyłaź. Wyłaź stamtąd. Wyłaź, zdenerwuj się na to. Ja mam naturę taką. Mnie to nie interesuje. Bóg daje ci nową naturę. Bóg daje ci nową naturę, swoją naturę. Był kiedyś u nas Cy Rogers, świętej pamięci. Nie wiem, czy ktoś zna Cy Rogersa? Moja żona zna. I Wrocław zna. Bo przyjechał Cy Rogers. Cy Rogers to była osoba, która była głównym działaczem LGBT w Stanach Zjednoczonych. To był człowiek, który po prostu był takim, no nie będę nazwisk naszych obecnych tu wypowiadać, ale był takim szeryfem. Występował w tych sprawach, walczył o te rzeczy i wyobraźcie sobie, że on, będąc na sali, czekając na operację zmiany płci, nawrócił się. Nawrócił się w bardzo dramatyczny sposób. Otóż, wiecie, który, w ogóle było tak, trafił do kościoła gejów. Był taki kościół gejów, tylko że oni nie mówili o nowonarodzeniu, tylko mówili o tym, że Pan Bóg istnieje i byli ze sobą razem. I tam para, małżeńska para facetów ich przyprowadziła do tego kościoła gejów. I oni ze sobą tam się spotykali. On jeszcze ubrał się specjalnie, prowokacyjnie, bo chciał się coś zbuntować, więc się ubrał w taki strój Borata, nie wiem, czy ktoś kojarzy, i poszedł na ten spotkanie. Więc był taki w tym kościele, tak nazwanym kościele. I potem, po tym wszystkim, wrócił do domu. Siedział w domu, a ci po paru miesiącach ta para wysłała do niego list. Powiedzieli do niego, Saj, sytuacja jest taka. Otóż myśmy spotkali Jezusa. Napisali mu w tym liście. I narodziliśmy się na nowo. I zrozumieliśmy, że nasza relacja jest niewłaściwą relacją. I już nie jesteśmy więcej małżeństwem. Chodzimy do normalnego, zdrowego kościoła pełnej Ewangelii. I wyłożyli mu w tym liście Ewangelię o zbawieniu w Jezusie. On to przeczytał, walnął tym listem w ścianę i powiedział tak. Chcecie, żebym się na nowo narodził? To pójdę się i na nowo narodzę. Zapisał się do kliniki zmiany płci i powiedział tak, się na nowo narodzę. Stanę się kobietą. I to był jego pomysł. I czekał na tą operację. I któregoś dnia się rano obudził i nie wiedzieć dlaczego, powiedział tak. Boże, jeśli Ty istniejesz, to daj mi jakiś znak. Daj mi jakiś znak. I poszedł do samochodu, chciał jechać do pracy, odpala samochód i właściciel, szef główny tej kliniki, największej kliniki w Stanach Zjednoczonych zmiany płci powiedział tak. Zrobiliśmy wiele operacji.
Tysiące operacji. Zmieniliśmy płeć wielu ludziom. I dochodzimy dzisiaj do wniosku, że to nie jest żadne rozwiązanie. Dlatego postanowiliśmy zamknąć klinikę. A Saj siedzi tak w samochodzie i mówi: Boże, ja Cię prosiłem o znak, mały znak, a Ty całą klinikę zamknąłeś? I się nawrócił. I opowiada świadectwo u nas we Wrocławiu. Ja siedzę w pierwszym rzędzie, a on wychodzi i tak: cześć. I ja mówię: nie, nie dam rady. Bóg was kocha. Dosłownie, nie żartuję, moja żona jest świadkiem. Ja mówię: co jaja robi? A on tak: słuchajcie, otóż moje świadectwo jest takie. I gada tak. I ja mówię: dobra, przerwa i mnie nie ma. I on w pewnym momencie w samym środku mówi do nas tak: co, denerwują was moje przypadłości? To umówmy się tak, ja nie będę zwracał uwagi, wy nie będziecie zwracać uwagi na moje przypadłości, a ja nie będę zwracał na wasze przypadłości. Jak zaczął głosić, to byliśmy na jednej sesji, która trwała 4 godziny, nie mogliśmy się oderwać. Niesamowite namaszczenie i niesamowita służba pomocy takim ludziom jak on. W pewnym momencie dostał miłość od mężczyzn tak mocną, taką prawdziwą w kościele, że nie wiadomo czego, w pewnym momencie się odwrócił w czasie uwielbienia. Popatrzył i mówi: o, patrzę, zobaczył kobietę. Normalnie poczuł coś. Coś tam pyknęło w środku. I potem pokazał zdjęcie, że ma żonę, że ma córkę i że Bóg zmienił jego życie. Ale do czego zmierzam? On zrobił taką ciekawą rzecz. Bo zadali pytanie: no ale przecież jeśli chodzi o homoseksualistów, to oni się tak rodzą z taką naturą. Jest ta wielka dyskusja, czy to jest natura, czy to jest nabyte, tak? Jest taka dyskusja. No i taka napięcie, nawet teraz czuję to napięcie, kiedy wywalam taki temat tutaj, ale takie napięcie, no natura, nie, bo tak, bo różne mamy myślenia. A on odpowiedział takim zdaniem: nie wchodzę w to, czy to jest natura, czy nie. Moje pytanie jest takie, czy kiedy rodzimy się na nowo, Bóg daje nam nową naturę, czy nie? Więc ta dyskusja mnie nie interesuje, nawet jeśli to jest natura, to i tak w Bogu mamy dobrą, nową naturę. Bo nawet jeżeli jesteś heteroseksualny, również potrzebujesz nową naturę i również potrzebujesz zmiany. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie to, co cię tak blokuje, właśnie to, ta inność, która ci nie pozwala wchodzić w królewskie rzeczy. Ja dzisiaj przeciwko niej staję. Nie staję przeciwko twojemu charakterowi. Tylko chcę ci powiedzieć, że nie wszystko jest warte w twojej naturze, czego jest warte. Nie wszystko jest warte, żeby to chronić. Niektóre rzeczy trzeba wywalić, zostawić i pozwolić, żeby bieg został przełączony. Jesteście ze mną? Dlatego tak bardzo to, co chciałbym dzisiaj powiedzieć, to, co mi się marzy, żeby dzisiaj przekazać. Ja jestem, zresztą nazwany jestem pastor marzyciel. Tak mnie niektórzy nazywają. Ale ja myślę sobie o tej radości i myślę o tej wielkiej wierze, o tej wytrwałości. Ja to wszystko wiem, tylko wiecie, mnie drażni to ciśnienie, ten silnik, który chodzi, który ciągle powoduje, że musimy przyjść do kościoła w końcu i usłyszeć chwilę takie: o, spokojne wody mnie prowadzisz. Dlaczego my śpiewamy: nad spokojne wody mnie prowadzisz? Dlatego, że mną trzepie non stop i kościół często jest jedynym miejscem, żeby mnie wyciszyło, choć na chwilę. I ktoś mówi: ale to jest źle. Nie, to jest dobrze, tylko to jest dokładnie tak samo, jak było z Saulem i Dawidem. Saula trzepało cały czas. Jego trzepało na wszystkie strony. I okazało się, że kiedy przychodził Dawid, namaszczony Dawid, i zagrał, i zaśpiewał, to do Saula przychodziło sprzęgło. Naprawdę, to jest, ja nie czytam tych wersetów, ale tak jest. Uwierzcie mi. No, naprawdę, nie odważyłbym się wymyślać coś z innej książki. Wyciszało go. Ale kiedy tylko Dawid przestawał grać, to tak jakby puszczało sprzęgło i znowu wszystko bzzzk, i czasem jeszcze bardziej go nerw brał niż przedtem.
I mam trochę takie wrażenie, jakbyśmy my byli takim, nie my, nie wy, my tam we Wrocławiu, tak mamy, jakbyśmy byli kościołem, który pięknie potrafi wciskać sprzęgło nawet każdej niedzieli. Takie... I jest spokój. Ale kiedy tylko wyjdziesz i leci dalej, i ciśnienie ciśnie, i rzeczy się dzieją. I tak słucham o tym wszystkim, co mówimy, bo my mówimy, dawaj, stań z Bogiem, odrzuć troski, rozraduj się na nowo, wytrwaj, bądź trwały, bądź twardy. I to wszystko jest okej, ale ja bym chciał, żeby mi bieg przerzucono. I zacząłem się zastanawiać, Boże, gdzie jest ten bieg, gdzie on się przerzuca? I on się dokonuje w tym, że sobie pozwalam na to, co kiedyś sobie bardzo pozwalałem, a dzisiaj mam wrażenie, że sobie nie pozwalam na to. To jest to takie miejsce, w którym mogę się rozmarzyć o życiu, o byciu z Bogiem, o wspaniałych rzeczach, które Bóg ma dla mnie, gdzie naprawdę marzę. Ale naprawdę o tym mówisz? Tak, ja naprawdę o tym mówię, dlatego, że nie wiem, czy zastanawiałeś się, że skąd masz, ale masz zdolność marzeń. Masz zdolność marzeń. Dosłownie masz ją w sobie. Masz nawet zdolność wyobrażeń. No, w którą stronę my idziemy? New Age. Już było LGBT, teraz będzie o New Age. Ale wiecie, myśmy tak pola oddali diabłu we wszystkim. Po prostu daliśmy mu wszystkie dary, które Bóg włożył w nas, my oddaliśmy diabłu i wręcz nazwaliśmy je diabelskie. Dary, które my mamy od Boga. Ilu z was cieszy się, że ma ręce? Ktoś ma ręce? Nie wiem, czy wszyscy tu mają ręce. Mam nadzieję, że wszyscy. Ale wiecie, to jest... Skąd mamy ręce? O, ale... Nie? Objawienie. Od Boga. A ilu z was wie, że możemy ich użyć do złych rzeczy? Ale ponieważ, że używamy je czasem do złych rzeczy, nadal nie zmienia to jednego prostego, prawdziwego faktu, że ręce mamy od Boga. Tylko używamy do złych rzeczy. Jeśli marzenia mamy od Boga, a używamy do złych rzeczy, nie zmienia to faktu, że marzenia są darem od Boga. Zdolność marzeń jest darem od Boga. Jeśli mamy wyobraźnię i używamy jej niewłaściwy sposób, tej wyobraźni, to dalej nie zmienia faktu, że zdolność wyobrażania sobie rzeczy jest od Boga. Czemu myśmy to wszystko oddali? Nie wiem dlaczego. Zostawiliśmy sobie tylko deprechę. Jako od Boga. Musimy wrócić do marzeń. Wrócić, bo marzenia to jest domena młodego dziecka. Marzenia to nie jest domena tylko człowieka, który nie zna życia. Marzenia to jest potężna moc Boga. Potężna moc Boga. Pozwólcie, że przeczytam wam jakiś fragment, żeby nie było. Jest w Biblii, w Przypowieściach Salomona, 8 rozdział, od 22 wersetu. Zanim to przeczytam, jeszcze wam coś takiego powiem. My w świecie podzieliliśmy rzeczy na takie, które są głupie i takie, które są mądre. Zastanawiałeś się nad tym, które to są te głupie? Albo nad tym, które są te mądre? I oczywiście my staramy się znaleźć te mądre jako mądre, a głupie jako głupie, ale okazało się, i to Biblia pokazuje, że człowiekowi czasem nieraz się pomyli. Czyli nazwie głupstwem coś, co jest wielką mądrością Bożą, a mądrość Bożą nazwie głupstwem. I dokładnie pytanie jest takie, czy marzenia, zdolność marzeń to jest głupstwo? Głupota? Czy może moc Boża? Mądrość? Przeczytam wam fragment. Otóż mamy w Przypowieściach Salomona historię, autor tej historii stworzył pewien obraz, taki bym powiedział nawet poetycki, gdzie uosobił mądrość. I teraz uwaga, pokazał ją jako kobietę.
To coś znaczy. Ale niestety też pokazał głupotę jako kobietę. Więc to nie to, czy jesteś kobietą, tylko jaką jesteś, jednak się okazuje. I mówi tak, 8 rozdział 22. Pan stworzył mnie, ta mądrość mówi o sobie, tak jakby opowiada o sobie. Wyszła ta mądrość Boża przed nas dzisiaj i opowiada o sobie. Pan a jak skąd wy ten fragment już macie? Ja wam nie podałem, ale wy jesteście zdolne bestie. Fajna służba techniczna. Pastorze Mateuszu, tutaj są ludzie, którzy wiedzą, co robią. Pan stworzył mnie jako pierwociny. Dzisiaj mówiłem, że będę o dziesięcinie mówił jednak. Pierwociny to jest dziesięcina. Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia na początku swych dzieł z dawna. Przed wiekami byłam ustanowiona. Czyli mądrość w ogóle pojawiła się jako pierwsza. Ona mówi, ja byłam pierwsza. Ja byłam pierwsza przed wszystkim. Nic jeszcze nie było, tylko ja byłam. Tak? Ona tak mówi. Tak? Żebyśmy się dobrze dogadali. Przed wiekami była ustanowiona od początków, przed powstaniem świata. Gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących wody. Zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona. Gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól i pierwszych brył gleby. Ona była przed wszystkim. Już kilkakrotnie to powiedziała, żebyśmy to naprawdę wiedzieli, że ona była pierwsza, że ona jest przed wszystkim. I teraz zobaczmy, jaka była jej rola. O, jak mi się podoba. Mądrość Boża, która sprawia, że Bóg stwarza świat. Mądrość Boża przedstawiona jako kobieta, która była stworzona przed wszystkim, aby stworzyć świat. I teraz tak, gdy budował Bóg niebiosa, byłam tam. Gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni, gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła, gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jej rozkazu, gdy kładł podwaliny ziemi. Czyli już wiemy, że ona tam była, kiedy Bóg stwarzał. Dobrze, kochana mądrość. Dobrze, ale co robiłaś tam? Jaka była twoja rola? I teraz słuchajcie, jaka była jej rola. To jest petarda. Ja byłam u jego boku mistrzynią. Byłam jego rozkoszą dzień w dzień. I grając przed nim przez cały czas. I grając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. Żebyśmy jeszcze dobrze zrobili. Słowo igrając jest dosłownie tańczyłam. To słowo, a rozkosz to inspiracja, która spełnia. Rozkosz to jest coś, co przychodzi do ciebie i mówisz tak, dokładnie jak to się wydarzy w tym moim życiu. Będę spełniony. To jest to, po co ja istnieję. To jest to, po co jestem. Więc wyobrażam sobie, ja mam wyobraźnię i wierzę, że ona jest od Boga. W związku z tym ja zawsze wyobrażam sobie tego Boga, który siedzi na tym swoim tronie i wyobrażam sobie taką piękną kobietę, z piękną, długą suknią. On siedzi, a ona tańczy dla niego. Wiecie, ja nie umiem tak tańczyć, pewnie jak ona. Ale ona igra przed nim. Ona tańczy, a on stwarza. Ona przynosi mu rozkosz, a on mówi, niech powstanie ziemia. Ona przynosi mu rozkosz, a on mówi, niech wody się zaroją rybami, słuchajcie. I on to robi. I nagle zrozumiałem, że przecież zanim Bóg stworzył świat, świat nie jest, wszyscy wiemy, że świat powstał przez słowo. Ale świat nie zaczął się w słowie. Świat zaczął się w nim. Nie stworzył żadnej rzeczy, której by nie widział w sobie. Więc on musiał sobie to wyobrażać. Rybkę stworzę taką. I jeszcze taką, jeszcze, wiecie, zaroił te morze rybami, zanim człowiek wymyślił sieci, one tam pływały dla kogo? Dla niego. On był po prostu szczęśliwy, że mógł tak to różnorodnie zrobić. Gdzie to się zaczęło? W nim. W jaki sposób? Przez mądrość Bożą. Jaką mądrość Bożą? Zaczął marzyć. Wow! Mądrość połączona z marzeniami równa się potężna moc do zmiany.
do realnej zmiany. Dlatego tak bardzo zaczął marzyć. Więc kiedy ty masz tą zdolność marzyć, kiedy jako dziecko marzyłeś, to chcesz już ci powiedzieć, właśnie używałeś pierwszy raz, raczkowałeś, używałeś tego daru. Tylko świat nazwał marzenia głupotą, a Bóg nazywa ją mądrością. Człowiek, który marzy, zmienia się cały. Nie można marzyć i być taki skapcaniałym po prostu śliwą. Nie można mieć wielkich marzeń i być takim z bukiem. Człowiek, który marzy, nie wie, kiedy się uśmiecha. Uwielbiam spotykać członków kościoła gdzieś na ulicy, w sklepie, kiedy nie widzą, że ich widzę. Czasami muszę poznać. Bez makijażu nieraz nie rozpoznasz. Ale to jest niesamowite. Człowiek, który jest prawdziwy z Bogiem, również będzie prawdziwy w sklepie z Bogiem. Nigdy nie zapomnę, jak jeden człowiek wszedł, ja pracowałem w sklepie sanitarnym, toalety sprzedawałem. I śrubki do tych toalet, i do umywalek. I po prostu taką fajną miałem pracę. I siedzę z tyłu i słyszę, jak jakiś gościu jedzie z góry na dół. Mojego kolegę z pracy. Starszego pana. Dużo starszego. Jedzie, bo coś tam krzyczy, coś mu się nie spodobało. Ja wychodzę, cofnęłem się, bo to był jeden z pastorów. Nieważne jaki, nie pytaj. I mówię, nie mogę uwierzyć. I słyszę, co tam się dzieje. Słyszę, jaka wiązana leci. Kochani, nie wiecie, gdzie jesteście widziani. Naprawdę nie wiemy. Dlatego to mnie tak dotknęło, to mnie tak tchnęło. I wtedy zacząłem sobie myśleć, ja chyba tak nie chcę. Ja chcę, żeby ludzie mnie na ulicy spotkali i zobaczyli tego samego, co widzą tu. Dlatego tu wolę dać najwięcej ciała, bo jak zdam te ciała tam, to będziesz wiedział, że to ten sam. Wiecie, jak jesteśmy prawdziwi w kościele, to będziemy prawdziwi i w tym świecie. I wszędzie tam, gdzie będziemy. Pamiętam, jak zaczynaliśmy kościół i przychodziło wiele osób, znaczy już tam już po paru latach to było rzeczywiście, przecież my prowadzimy kościół 29 lat już. Can you believe it? Jak to się stało? Kiedy? Mieliśmy 23 lata, kiedy zaczynaliśmy, takie gówniarzyki byliśmy fajne. A to już 29 lat minęło. No ale w każdym bądź razie przychodzili ludzie do kościoła w niedzielę rano. W niedzielę. I słuchajcie, bo wiecie, w sobota była wcześniej. Wcześniej jest sobota, a po sobocie następuje niedziela. Taka prawo natury. I w sobotę we Wrocławiu, we Wrocławiu jest w ogóle takim imprezowym miastem. Ludzie lubią się bawić we Wrocławiu. Więc się bawią we Wrocławiu w sobotę, a potem przychodzą do kościoła. I jeszcze rano, przed nabożeństwem, jeszcze chwila przed, jeszcze to działa. Jeszcze jest tak, o, a myśmy byli tam, a tu ha, ha, a tu hi, hi, a tu he. I pamiętam, a myśmy włączali taki moment i teraz, dobrze, to zacznijmy nabożeństwo, uwielbijmy Boga. I nagle, wum. Kac morderca duchowy przychodzi. I zaczynają pokutować. I sobie myślę, co jest nie tak? Dlaczego tak jest? Dlaczego by nie zrobić tak, żeby bawić się w kościele i bawić się w świecie tak samo i nie mieć poczucia winy? Ja wiem dlaczego. Dlatego, że tutaj, jeżeli w świecie rozrabiamy w niewłaściwy sposób, to tutaj udajemy jeszcze bardziej duchowych, żeby to jakoś nadrobić. Więc jeśli, powiem ci, jeśli ty mówisz o kimś takim, na przykład o mnie, ty, on jest nienormalny, jak on się zachowuje w kościele, to ja się trochę cieszę. Naprawdę. Bo w świecie to jest luz, do przyjęcia, prawda, jestem. Fajny chłopak do towarzystwa, rozbawi towarzystwo i tak dalej. A dlaczego w kościele nie można rozbawić towarzystwa? No wyjaśnijcie mi, dlaczego nie można rozbawić? Dlaczego my musimy w tą minorową nutę iść ciągle? Aż tyle jest poczucia winy. Rzuć te poczucie winy w końcu, ponieważ On umarł za wszystkie twoje grzechy. Za te, które uczyniłeś, nawet w tą sobotę. Za te, które czynisz i za te, które uczynisz.
Jak, zatem z przyszłości? Tak, zatem z przyszłości, bo on w ogóle cię uwolnił od grzechu 2000 lat temu, więc on wszystkie były z przyszłości. Dlatego musisz przyjąć tą wolność i naucz się być taki sam. Mam takiego przyjaciela, pastora, znowu nie zdradzę którego. A ja dzisiaj po pastorach jadę. Mam przyjaciela pastora, z którym uwielbiam przebywać. Gościu rzuca kawałami z rękawa tak, że ja się po prostu cały czas skręcam i się śmieję. I któregoś dnia zaprosił mnie po raz pierwszy do... Nazwy kościoła też nie powinienem zdradzić. Zaprosił mnie do kościoła, może, tak? To było w tygodniu. I uszedłem z przodu i ludzie przychodzili. I on wyszedł sobie naprzód i miało się zacząć spotkanie. I mówi tak. Ten gościu, który przed chwilą, jeszcze mi przed nabożeństwem opowiedział kawo. Więc ja dochodziłem do siebie. I on mówi tak. Chwała Bogu, bracia i siostry. A ja na sprzodzie. Zacząłem się śmiać, bo myślałem, że sobie jaja robi. Ale za chwilę się tak opanowałem i mówię, o. Nie, on tak na serio. Coś w nim przekliknęło. Jakiś terminator się włączył w nim. I tym razem on był... Wiecie, ale my mamy trochę takich terminatorów. My jesteśmy trochę takimi terminatorami, ponieważ nagle ten głos się zmienia, nagle ten dźwięk. Niedawno temu byłem na Ukrainie, w takim, nie powiem, jakich kościołach byłem na Ukrainie. No i wyszedł gościu, który wziął mikrofon w środku uwielbienia i robił tak. O, Gospoda! I wszystko mówił na tej nucie. Ja pytam cię, takie Wiktoria ze mną była, ona mi tłumaczyła, mówi, co on mówi? On mówi, słowo od Boga. A dlaczego on tak dziwnie mówi? Żeby mu wszyscy uwierzyli, że to od Boga. On musiał nadać dźwięku. Bo jak powiesz normalnie, to nie Bóg. Coś musi się zmienić w nas. Musimy się troszeczkę, no właśnie nie wy, my we Wrocławiu, odreligijnić. Odreligijnić. Ponieważ naturalni ludzie manifestują życie prawdziwe. A prawdziwe życie przyciąga. Ja się zastanawiam, czy to nie jest nie tylko kwestia jakichś zasad, czy jakichś takich systemów, które myśmy powymyślali, powoduje, że zawsze przychodzą nowi ludzie. Może oni po prostu szukają normalności. Bo oni nie usłyszą. Chyba, że taki jeden się odpali, ale go już uspokajam. Bo zawsze mamy... Bo Kościół to miejsce również dla kosmitów. Amen? Ale oni kochają, jak my z żoną wychodzimy, coś zaczynamy razem mówić, zaczynamy się, coś tam się pomylimy. Moja żona ostatnio wychodzi, ostatnio, jakiś czas temu, to było mi, że mogę cię wysypać? No masz tak dużo, że ten, ale ja jedno z brzegu biorę. Bierze mikrofon i chcę zapowiedzieć, że za chwilę będziemy mieli kurs alfa, nie? I mówi tak, który prowadzi taki Andrzej. I mówi tak. Dzień dobry, słuchajcie, my zaczynamy w kościele kurw alfa. Który prowadzi Andrzej. Wszyscy się śmieją, a ona... Coś powiedziałam? Nie. No, także zapraszamy wszystkich na ten kurs. Ja mówię, co jest grane? Puściłem, ona nie mogła wierzyć, ja jej puściłem potem z odtworzenia. Ona mówi, jak ja tak mogłam mówić? Nie wiadomo. Ale ludzie są szczęśliwi. Normalna, fajna, grzeczna kobieta robi takie... Ale uwielbiam, jak mikrofon ma. O, jak ona ma mikrofon. Ona robi tak. I to już jest w żartach kościelnych nawet ujmowane. Ona wychodzi. Zawsze tak niesie ten mikrofon. Wychodzi i robi tak. Witamy Państwa. Ja mówię, kochanie,
jak wchodzisz, to trzymaj już tak, to nie będziesz miała tego zawiasa. I ona tak, wchodzi. Wchodzi, 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 wchodzi. No i halleluja. Najlepiej, jak próbujemy coś razem poprowadzić. To w ogóle nigdy nie wychodzi, ale ludzie mówią, to świetne było. Ale wiecie, to jest naturalne i to powoduje, że wychodzisz z tej głębi, że Kościół tak jest miejsce, żeby się znowu tam gdzieś wcisnąć, bo znowu coś źle, bo znowu coś czujesz, bo znowu czujesz się potępiony, bo myślisz, że cię ktoś potępi. Nikt cię nie potępi. Kościół to jest miejsce, w którym się usprawiedliwia, a nie potępia. Kościół to jest miejsce, w którym człowiek ma prawo popełniać błędy. Ma prawo mu coś pójść nie tak, powiedzieć coś nie tak. I ma prawo oczywiście usłyszeć, że może było coś nie tak, ale że nikt go nie potępi. Nikt ciebie nie potępił, to i ja ciebie nie potępiam. Tak? Tak Jezus powiedział. I to jest miejsce, gdzie my po prostu nie uciekajmy, nie chowajmy. No jesteś taki. Bądźmy chociaż tacy sami jak w kościelnej kawiarni. Bo tam też już trochę udajemy. Ale chociaż to pierwszy krok. Pierwszy krok. Tak jak w kawiarni. Więc zachęcam was do tego, żebyśmy się wydostali z tej głębokości i weszli na tą normalność. Żebyśmy to wyciągnęli z zewnątrz. I mam taki jeszcze fragment, który chciałem wam przeczytać, który mnie porusza. Z Izajasza, 54 rozdziału, werset 2. Ło, 3 sekundy. 3 sekundy. Jak masz, bracie, na imię? Za ile przyjedziesz do Wrocławia? Ale... I to krzyczy człowiek z Krakowa. Amen. Aleluja. Poszerz zasięg twojego namiotu i zasłony twoich mieszkań. Nie krępuj się. Wydłuż twoje sznury i wbij mocno twoje paliki, bo się rozszerzysz w prawo i w lewo, a twoje potomstwo odziedziczy narody i zalodni spustoszone miasta. Zalodni spustoszone miasta. Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona. Gdy zapomnisz o hańbie swojej młodości, nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa. Ten fragment mnie bardzo dotyka, dlatego że a wcześniej jeszcze mówi, rozraduj się niepłodna. Wiecie, to ciężko się rozradować niepłodnej, która nie rodziła. Mówi, wykrzykuj radośnie i wesel się ty, która nie zaznałaś bólów, bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża, mówi Pan. Tutaj to słowo oznacza tak, że raduj się w miejscu niepłodności, bo twoja płodność przychodzi. Widzę kobietę, która marzy o dzieciach i nie może, i jest zasmucona, jest zawstydzona, jest pełna bólu, bo chce mieć dzieci, ale nie może ich mieć. I Bóg mówi tak, zacznij się radować, która nie masz dzieci, ponieważ nadchodzi twój czas. I mówi tak, i żeby to, co ty możesz zrobić, tak, to wejść w pewną desperację. Mówiłem, desperacja. Albo umrę, albo to się stanie. Desperacja, która mówi, przekroczę tą granicę. Będę tym gwałtownikiem porywającym królestwo. Będę tym kimś, który to zrobi. W jaki sposób to zrobię? Zacznę poszerzać swój namiot, zanim pojawią się dzieci. Zacznę poszerzać. Ja was nie zachęcam do większego budynku teraz. Ja wam mówię o tym, żebyś w swoim osobistym życiu po prostu się przestał krępować. Przestań się krępować. Nie krępuj się, poszerz. Nie krępuj się, poszerz. Bądź odważny. Bądź odważny.